Dzień dobry, nazywam się Sebastian Gajda, jestem specjalistą chorób oczu i opowiem Wam dzisiaj o dwóch często spotykanych stanach chorobowych dotyczących powieki górnej, czyli o opadaniu powieki i zwiotczeniu skóry powieki. Oba te stany pojawiają się często u pacjentów po 65-70 roku życia i często są mylone. Tymczasem są to dwie różne jednostki chorobowe. Zwiotczenie skóry powieki polega na tym, że luźna skóra powieki górnej zaczyna tworzyć nawis, który nachodzi na oko. Jeżeli choroba jest mało zaawansowana, stanowi to jedynie defekt kosmetyczny, czyli taki luźny fałd skóry nadaje oku niekorzystny wygląd. Jeżeli fałd skóry jest duży, może on niekorzystnie wpływać na widzenie, dlatego że po prostu przesłania źrenice i ogranicza pole widzenia, szczególnie od góry i od boku. Natomiast górny brzeg powieki ustawiony jest w tej chorobie prawidłowo. Inaczej sytuacja wygląda w opadaniu powieki. W opadaniu powieki to górny brzeg powieki opuszcza się niżej niż powinien być. Może nawet przesłaniać źrenicę, częściowo lub całkowicie, a w skrajnej sytuacji może dojść do całkowitego zamknięcia oka. Te dwa stany mogą występować niezależnie od siebie, oddzielnie, a mogą ze sobą współistnieć. To znaczy, jeden i ten sam pacjent może jednocześnie mieć opadanie powieki i luźną skórę powiek. Oba stany chorobowe leczone są chirurgicznie. Operację przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i zazwyczaj pozwala ona osiągnąć korzystny efekt. To znaczy, powieka odzyskuje swoją funkcję, uzyskujemy korzystny efekt kosmetyczny i funkcjonalny. Korzystny efekt kosmetyczny polega na tym, że oko po takiej operacji jest szerokie, szeroko otwarte i ma młodszy wygląd. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.